Przedstawiciela oddaje głos osobom z ruchu obywatelskiego miłośników broni. Nie jesteśmy amerykańskim społeczeństwem, ale tradycje szlacheckiej szabli w domu przecież gdzieś przetrwały. Czy prawo do posiadania osobistej broni jest niebezpieczne? Czy mając broń przy sobie, pozabijalibyśmy się przy byle okazji? Jak na te oczywiste niepokoje odpowiada Tomasz Winiarski ze środowiska walczącego o większy dostęp Polaków do broni palnej, przeczytasz w najnowszej niedzieli.